Jest piątek, 7 grudnia. Dzisiejsza scena z Ewangelii jest pełna akcji. Słuchając, spróbuj ją sobie wyobrazić, tak jakbyś w niej uczestniczył. Zobacz osoby, słuchaj, co mówią i patrz, co robią. Nie szukaj pięknych myśli, ale poruszeń serca. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech wam się stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. W centrum widzimy dwóch niewidomych, których ręce dotykają otoczenia tylko w ciemności. Mają oni wielkie pragnienie, aby Jezus otworzył ich oczy na świat. Okazują to całą swoją osobą i z pełnym zaangażowaniem. Gdy Jezus przechodzi, ruszają za Nim i idą na oślep tam, gdzie On. Wołają głośno, zbliżają się do Niego. Wyznają wiarę, że Jezus może otworzyć ich oczy. Pomyśl, jakie jest Twoje zaangażowanie na modlitwie.
Jezus otwiera oczy na to, co niewidzialne i co jest przed nami wciąż zakryte. On nie chce, abyśmy chodzili w ciemności, ale jak w jasny dzień. Ma nam tak wiele do pokazania. Jezus chce, abyśmy zobaczyli nie tylko swoją słabość, ale godność i ukryte w nas dobro. Chce, abyśmy zobaczyli Jego i Jego bezwarunkową miłość do nas. Co chcesz, aby Jezus ci pokazał? Bóg pragnie udzielać się i otwierać nam oczy. Potrzebuje jednak naszego zaangażowania. Święty Ignacy w swojej szkole modlitwy często przypomina, aby prosić. Prosić o to, czego chce. Prosić o łaskę. Nasze żywe pragnienie i wypływająca z niego prośba są kluczem do modlitwy. Ręka wyciągnięta w postawie błagalnej uzyskuje to, czego nie jest zdolna posiąść ręka, podtrzymująca czoło w zamyśleniu. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech wam się stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Powierz Jezusowi swoje pragnienia. Wołaj całym sobą i proś z wiarą, a On otworzy twoje oczy i zobaczysz piękno nieznanego dotąd świata.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.